14 godzin w domu nie ma i na stadionie siedzi. Wy co możesz robić? To jeden minut. No i drodzy Państwo, za moment ostatni akcent tej rundy jesiennej sezonu 2020-2021 na boiskach grupy trzeciej ligi piłkarskiej. Witamy wszystkich kibiców bardzo serdecznie. Mateusz Dzińwel, Rakoczy, i będziemy razem z Państwem przeżywać te emocje związane z ostatnim meczem rundy jesiennej na boiskach właśnie grupy trzeciej ligi makroregionalnej. No i na to zakończenie pojedynek bardzo istotny dla układu tej strefy spadkowej, dolnych rejonów tabeli, małe derby Dolnego Śląska, bowiem pojedynek dwóch zespołów z terenu naszego województwa, Beniaminek, Dabrował, Polonia Stal Świdnica, no i drużyna, która dobrze jest znana świdniczanom, ale nieco dłużej na tym szczeblu trzecioligowym w ostatnich latach występuje, czyli Foto Higiena Gać. Obie drużyny regularnie rywalizowały ze sobą w poprzednich sezonach, choć po raz ostatni w kampanii 2017-2018, kiedy to nasi najbliżsi rywale dzisiejsi wywalczyli przepustkę do trzeciej ligi. Wtedy to zremisowaliśmy na wyjeździe 2-2
a na własnym terenie ulegliśmy gościom 0-1. Wcześniej oba zespoły walczyły ze sobą jeszcze na boiskach starej trzeciej ligi Dolnośląsko-Lubuskiej. Bywało różnie. W sezonie 2016-2017 wygraliśmy u siebie 2-1 i przegraliśmy na wyjeździe 1-2. W sezonie 2015-2016 zwyciężyliśmy w Świdnicy 1-0 i zremisowaliśmy w Gaci 1-1. Sezon wcześniej, 14-15, należał do rywali. Wygrana w Świdnicy 3-0 i remis u siebie 1-1. W sezonie 13-14 również padł w Gaci remis 1-1, a przy Śląskiej lepsza okazała się Fotokigena Gacz, wygrywając 1-0. Najdalsza historia sięga sezonu 2012-2013. W Świdnicy padł remis 1-1, a na wyjeździe lepsi okazali się przeciwnicy, wygrywając 2-1. Teraz czas na nowe rozdanie i pierwszy mecz rozgrywany w Świdnicy na wyremontowanej płycie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Obecnie obie drużyny plasują się w strefie spadkowej, w nieco lepszych nastrojach znajdują się jednak gaczanie, którzy z dorobkiem 14 punktów plasują się na 17 pozycji w tabeli. Ciężar ofensywy spoczywa przede wszystkim na barkach Marcina Przybylskiego. 25-latek jest wychowankiem Śląska Wrocław. W swojej karierze zaliczył debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej. 2 spotkania. W tym sezonie zdobył dla swojej drużyny już 13 goli. Warto odnotować przede wszystkim fakt, że pozostali zawodnicy Fotohigieny dołożyli do tego dorobku tylko 8 trafień. Bilans całej drużyny wynosi bowiem 21 goli. W swoim ostatnim rozegranym spotkaniu Fotohigiena Gacz wygrała na własnym terenie 2-0 z rekordem Bielsko-Biała. Świdniczanie z kolei ulegli 2-3 Górnikowi drugiemu Zabrze. No i mamy pierwszy gwizdek arbitra. Rozpoczynamy to spotkanie. Przedstawiamy składy obu drużyn. Gacianie dzisiaj na zielono. W bramce Michał Bodys, numer 1, 2 Paweł Bujakiewicz, 4 Andrzej Korytek, 5 kapitan zespołu Marcin Wdowiak, 11 Maciej Matusik, 13 Michał Hawryło, 14 Kacper Stachowski, 16 Wiktor Nachrebecki, 18 Radosław Bąk, 20 Tobiasz Jarczak, 99 Marcin Przybylski. To wyjściowa jedenastka Fotohigieny Gacz, drużyny trenowanej przez trenera Marcina Koszernego. Gospodarze dzisiaj na szaro, czarno, Bartłomiej Kot, Wojciech Sowa, kapitan drużyny, Robert Myrta, Wojciech Szuba, Jakub Filipczak, Patryk Salamon, Łukasz Tylka, Bartosz Paszkowski, Dorian Krakowski, Edil de Souza Barros i Patryk Paszkowski. To wyjściowe jedenastki obu zespołów. Zawody posędziuje trójka arbitrów ze Śląska. Jako sędzia główny pan Piotr Szypuła, pomagają mu panowie Jakub Tekieli i Mateusz Szczepańczyk. No już skupiamy się na tym, co dzieje się na boisku. Druga minuta spotkania. Obie ekipy znają wartość tego spotkania. Mecz 19 z 17 zespołem ligowej tabeli. Każda z tych drużyn chce doskoczyć do tych drużyn znajdujących się nad kreską i spokojniej na pewno spędzić ten okres zimowy. Jedno jest pewne, na pewno Świdniczanie nie przeskoczą Fotohigieny Gacz jeszcze przed zakończeniem rundy jesiennej. Obecnie Gaczanie mają 4 punkty przewagi nad drużyną Dabrobał, Polonii, Stali Świdnica, ale Świdniczanie, którzy mają swoje cele i mają przede wszystkim swoje plany na ten okres zimowy, plany odnośnie wzmocnień, odnośnie walki jeszcze w tej rundzie rewanżowej. Na pewno dzisiejsze punkty, te 3 punkty, zwycięstwo pozwoliłoby bardziej optymistycznie ten okres zimowy przepracować, kiedy ta strata byłaby do wyprzedzających ich rywali nieco mniejsza. No i teraz stały fragment gry dla drużyny ze Świdnicy. Wojciech Szuba już ustawiony przy piłce, około 35 metrów do bramki strzeżonej przez Michała Bodysa. No zobaczymy, co z tej sytuacji wyniknie. Wojciech Szuba, Łukasz Tylka, czyli etatowi wykonawcy tych stałych fragmentów gry, czy to rzutów wolnych, rzutów rożnych. No zobaczymy, który z nich za moment pośle tą piłkę w okolice szesnastki Fotohigieny Gacz. Wojciech Szuba, wstrzeleń piłki jeszcze na strzał. Zdecydował się Wojciech Sowa. Rzut rożny dla drużyny Dabrobał, Polonii, Stali Świdnica. Blisko
było otwarcia tego wyniku już w czwartej minucie spotkania przez drużynę Dabro Polonii i Stali Świdnica. Zobaczymy. No i teraz rzut rożny. Już piłkę w chorągiewce ustawia Łukasz Sztylka. Dwie jego asysty dały zwycięstwo w meczu z Rowem Rybnik. No zobaczymy, jak teraz spisze się. Jest dośrodkowanie w pole karne. W porę poradzili sobie piłkarze Fotokigieny Gać. Jeszcze strzałem z dystansu tą akcję zamykał Patryk Paszkowski, ale uderzenie bardzo niedokładne i od bramki rozpoczynać będzie golkiper Fotokigieny Gać Michał Bodys. Równocześnie odbywa się większość spotkań tej zamykającej 19 kolejki rozgrywek. Ruch Chorzów zmierzy się, ale dopiero akurat on o 18 z rezerwami Górnika Drugiego Zabrze, ale może o tym za moment, bo groźnie wyglądała ta sytuacja świdnickiego zespołu. Robert Myrta zagrywał do Bartka Paszkowskiego, jeszcze teraz próbował na tej prawej flance boiska minąć bocznego obrońcę Fotokigieny Gać, ale ta sztuka mu się nie udała. No i z szybką akcją ruszają teraz piłkarze gości. Zagranie do Marcina Przybylskiego, ale do akcji wkroczył Edil de Souza Barros i tą piłkę wybił poza linię końcową. No i teraz będzie kolejny korner, ale po drugiej stronie boiska, tym razem dla drużyny Fotokigieny Gać. My zobaczymy, jak teraz ten rzut rożny rozwiążemy. Piłkarze Fotokigieny Gać, dośrodkowanie z tej prawej strony boiska w pole karnej świńskiej drużyny. Pewnie wyskoczył w górę Bartłomiej Kot, chwycił tą piłkę do piersi. Szybkie wznowienie akcji ofensywnej przez bramkarza ze Świdnicy. Bardzo niedokładnie, szkoda, bo to była szansa na naprawdę groźną sytuację, groźną kontrę świdnickiej drużyny. No i szósta minuta spotkania, wrzut z autu dla Fotokigieny Gać dzisiaj na zielono. Rozpędzają się Gaczanie, ale nieprzepisowo. Zdaniem arbitra pomagał sobie w tej sytuacji jeden z zawodników naszych dzisiejszych rywali. No i mamy rzut rożny, rzut wolny oczywiście dla drużyny gospodarzy Dabro Polonii Stali Świdnica. Liczą podopieczni trenera Jarosława Pedryca na kolejny dobry mecz rozgrywany tutaj na stadionie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. No, wygraliśmy ostatnie dwa z trzech tutaj toczonych spotkań. Mecz z Rowem Rybnik, mecz z rezerwami Miedzi Legnica. Przegraliśmy wyraźnie 0-3 mecz z LKS-em Goczałkowice Zdrój. No i mamy pierwszy kartonik żółty w tym spotkaniu już w siódmej minucie, także dość agresywnie obrońcy Fotokigieny Gać jak na razie grają, nie przebierają w środkach. No i upomniany zawodnik z numerem 5 Marcin Wdowiak, kapitan drużyny, dość twardo jak na razie obrońcy Fotokigieny Gać starają się grać przeciwko ofensywnym graczom piłkarzy gospodarzy. No już na pewno zawodnik Fotokigieny będzie musiał bardziej uważać, a to dopiero rozpoczyna się ósma minuta spotkania. Znów Wojciech Szuba ustawiony przy piłce. No i liczymy teraz na lepsze dośrodkowanie niż kilka minut temu i na sytuację dobrą dla Świnczan. Jest dośrodkowanie, znalazł się tam bardzo dobrze Edil de Souza Barros. Niestety nie sięgnął tej piłki, wyszła ona poza linię końcową. No i od bramki rozpoczynać grę będzie Michał Bodys. Już Gaczanie próbują budować tą swoją akcję. Piłka na lewej stronie boiska, jak na razie częściej ta lewa strona zdecydowanie wykorzystywana przez graczy Fotokigieny Gać. Większość tych akcji ofensywnych, to co wspominaliśmy, na pewno będzie kierowana i starali się będą goście przegrywać te swoje akcje przez tego zawodnika, na którego przede wszystkim trzeba uważać tutaj, jeśli chodzi o ofensywę drużyny Fotokigieny Gać. Marcin Przybylski, debiut w Ekstraklasie, dwa rozegrane
spotkania w barwach Śląska-Wrocław. No i tutaj 60% około goli zdobytych w tym sezonie przez Fotohigienę Gacz było właśnie autorstwa tego zawodnika. 13 z 21 goli właśnie zdobył Marcin Przybylski, etatowy wykonawca rzutów wolnych, rzutów karnych. Wiele też asyst dołożył na swoje konto, więc właśnie próbka umiejętności Marcina Przybylskiego. Nie wahał się, zdecydował się na uderzenie z woleja z okolicy 18-19 metra. No i pokazał, że naprawdę trzeba na niego bardzo uważać. Pewnie tą piłkę chwycił jednak Bartek Kot. No i w 9 minucie wciąż mamy bezbramkowy remis na stadionie Świńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale no to była próbka umiejętności Marcina Przybylskiego, no i pokaz tego, że on nie zamierza czekać, on po prostu, kiedy będzie miał tylko piłkę i możliwość uderzenia, będzie to robił tak, jak robił to w wielu innych, wcześniej rozgrywanych spotkaniach. W tym momencie na szczęście dla gospodarzy ta próbka okazała się nieskuteczna. Strzał oczywiście w światło bramki, ale nieskuteczna na tyle, że nie było realnego i poważniejszego zagrożenia dla bramki strzeżonej przez Bartka Kota. No i teraz strata Świnczan. Edil de Souza Barros niedokładnie zagrywał piłkę do swojego partera. Na szczęście dla gospodarzy nieskutecznością też popisali się piłkarze Fotohigieny Gacz. No i od rzutu z auto rozpoczynają Świnczanie. Łukasz Sztylka, lewa strona boiska, już zagrywał do Roberta Myrty. Ten na moment stracił, ale odzyskał tą piłkę i Wojciech Szubaw przerzuca piłkę do zawodnika z numerem 4, czyli Patryka Paszkowskiego. Nominalnie ten zawodnik, jak wiemy, zawsze występuje z numerem 92, ale ze względu na zmianę trykotów dzisiaj większość zawodników z Świdnicy występuje w innych numerach niż zazwyczaj ich oglądamy. I uwaga, Fotohigiena Gacz, uderzenie, po raz kolejny Marcin Przybylski, tym razem bez konieczności interwencji był Bartek Kot, za moment ustawienie piłki na piątce, no i w 11 minucie gry świdnicki goalkeeper będzie tą grę wznawiał, szukając długim wybiciem swoich partnerów. No, czekamy na wygrany ten pojedynek główkowy, no bo może pierwsze zagrożenie, pierwszy celny strzał na bramkę strzeżoną przez Michała Bodysa. Zobaczymy. Na razie w miarę równe te spotkanie, choć ten strzał na bramkę Bartka Kota w wykonaniu Marcina Przybylskiego był groźny. No widać, że obie drużyny znają wagę tego spotkania. Obie drużyny chcą dzisiaj zapunktować, w lepszych nastrojach spędzić tą rundę, tą przerwę zimową. No i spalone Michała Marcina, oczywiście spalony w wykonaniu Marcina Przybylskiego, podniesiona w górę chorągiewka, no i rozpoczynamy spokojne budowanie akcji. A kończąc myśl, zarówno jedna, jak i druga drużyna nie ma szans oczywiście na wyskoczenie z tej zagrożonej strefy, na ulokowanie się ponad kreskę. Ale na pewno takie trzy punkty zarówno dla jednej, jak i drugiej drużyny pozwoliłyby bardziej spokojnie przezimować i przygotowywać się do tej rundy rewanżowej sezonu 2020-2021. Robert Myrta już budują tą swoją akcję ofensywną. Świdniczanie, zobaczymy, co teraz z niej wyniknie. Udane zagranie wślizgiem przez zawodnika Fotohigieny Gacz, ale cały czas przy piłce utrzymują się Świnczanie. Wojciech Szuba szukał teraz Doriana Krakowskiego, ale do akcji wkroczyli zawodnicy Fotohigieny Gacz. Bardzo groźne jak na razie są te kontry w wykonaniu drużyny z Gaci. No i teraz niestety piłka w siatce świdnickiej drużyny, efektownie minięty obrońca Dabrowa Polonii Stali Świdnica i obok interweniującego Bartłomienia Kota zawodnik Fotohigieny Gacz posłał piłkę do sieci. 1-0 w 13 minucie. Niestety prowadzą goście. 1-0 Fotohigiena Gacz. No i wydawało się, że w miarę ten mecz wygląda
na wyrównanym. To, co mówiliśmy, groźnie wyglądały te kontry w wykonaniu fotogeny Gad. Szybko starali się odbierać te piłki, błyskawicznie przynosi ciężar gry na stronę świdnickiej drużyny. No i niestety po piłce między dwójkę obrońców świdnickiej drużyny efektownie minięty jeden z zawodników świdnickiej ekipy. No i piłka obok interweniującego i wychodzącego Bartłomieja Kota. Skuteczna ta próba strzału, piłka tuż przy słupku wpadła i zatrzepotała w sieci świdnickiej drużyny 1-0. Fotokigena Gacz niestety dla gospodarzy prowadzi w Świdnicy. Sporo czasu jeszcze na odrobienie tych strat, 14 minuta dopiero spotkania, no ale szkoda, że ten gol padł, bo on nieco wiązać będzie nogi świdnickiej ekipie, tym bardziej, że kolejna akcja w wykonaniu Fotokigeny Gacz, kolejny korner dla drużyny gości, no i rozpędzeni teraz mocno gaczanie, widać, że mają chrapkę na drugie trafienie w tym spotkaniu, no oby tak dla gospodarzy się nie stało, bo w tym momencie już ta nasza sytuacja bardzo mocno by się skomplikowała przy dwubramkowej stracie. Dośrodkowanie w pole karne świńskiej drużyny. Pewnie Wojciech Sowa tą piłkę wyekspediował poza 16 świńskiej drużyny. No i ruszamy z kontrą. Robert Myrta pewnie mija zawodnika Fotokigeny Gacz, ale ten zdążył wrócić, zdążył tą piłkę wybić poza linię końcową i będzie rzut rożny, ale po drugiej stronie boiska, tym razem dla drużyny Dabrobał, Polonii Stali Świnica. Tak powinniśmy właśnie te kontry rozwiązywać, podobnie jak zrobiła to Fotokigena Gacz. Szybkie przerzucenie ciężaru gry na drugą stronę boiska, szybka kontra, Wojciech Szuba, już mamy dośrodkowanie w pole karne Fotokigeny Gacz, dobrze interweniują jednak obrońcy rywali, jeszcze gramy, jeszcze Jakub Filipczak zdecydował się na strzał z dystansu, piłka odbita od obrońcy Fotokigeny Gacz, dopadł do niej jeszcze Dorian Krakowski, próbował uderzać, próbował znaleźć lepiej ustawionego partnera, no ale niestety znów górą defensorzy drużyny z gminy Oława, no i wciąż na zero z tyłu Fotokigena Gacz, ale była szansa na wyrównanie, musimy szukać strzałów, musimy szukać tych lepszych rozwiązań w ofensywie i zagrozić na poważnie w końcu bramce strzeżonej przez Michała Bodysa. Może teraz przewrotką próbował uderzać Dorian Krakowski, ta piłka zablokowana przez obrońców Fotokigeny Gacz i kolejna akcja ofensywna spaliła na panewce, wciąż bez takiego realnego zagrożenia, bez celnego strzału, chociaż naprawdę robi się coraz groźniej pod bramką strzeżoną przez wspomnianego już Michała Bodysa. Po trzech młodzieżowców w składzie obu zespołów, czyli więcej niż wynosi limit w barwach gospodarzy, to oczywiście Jakub Filipczak, Bartosz Paszkowski i Dorian Krakowski w barwach Fotokigeny Gacz. Ci piłkarze to Paweł Bujakiewicz, Michał Kawryło i Radosław Bąk. No i mamy już stały fragment gry w 17 minucie dla drużyny ze Świdnicy. No i dośrodkowanie w pole karne w wykonaniu Wojciecha Szuby. Taki bardziej nawet tam mocno wrzucona piłka strzałem, no ale poradzili sobie piłkarze z Gaci jeszcze. Jeszcze walczyć z bramkarzem rywali próbował Patryk Salamon skutecznie i przepisowo wygarnąć mu tą piłkę, ale zdaniem arbitra przewinił w tej sytuacji i od rzutu wolnego rozpoczynali gaczanie. 18 minuta meczu, cały czas na połowie przeciwników starają się utrzymywać świdniczanie, szukając swoich okazji do wyrównania. Może teraz Bartosz Paszkowski stara się mijać zawodnika Fotokigeny, chyba mógł dograć do swojego starszego brata ustawionego na prawej stronie boiska, Patryka Paszkowskiego, albo szybciej wrzucić tą piłkę w pole karne drużyny Fotokigeny Gacz. Tak mamy stratę i od bramki
rozpoczynać będzie bramkarz Fotohigieny. I od razu wychodzą Świnczanie, starają się wysokim pressingiem zabierać tą piłkę rywalom. Nie dać im grać piłką, nie dać holować, zabierać tych cennych sekund, cennych minut. Także bardzo dobrze, bardzo dobra taktyka, dobre założenie, żeby szybko starać się na połowie przeciwników już tą piłkę odzyskiwać i zagrażać coraz mocniej, naciskać na obronę, na bramkarza drużyny Fotohigieny Gat. Zobaczymy, czy te założenia przyniosą efekt. Trzeba uważać też na te kontry, bo jedna z nich, jak wiemy, przyniosła gola Fotohigieny Gat. Także trzeba na te straty uważać, żeby było ich jak najmniej. Do tej obrony też błyskawicznie wracać, bo widzimy, że Fotohigiena Gat w tym elemencie gry jest naprawdę groźna. Przed momentem uderzał wspomniany już wielokrotnie Marcin Przybylski, numer 99. Uderzenie jednak słabe, niedokładne. Piłka minęła światło bramki, przeleciała obok bramki strzeżonej przez Bartłomieja Kota i za moment w tej 20 minucie bramkarz Dabrobał Polonii Stali Świnca będzie tą grę wznawiał. Wynik otworzony już w wielu spotkaniach, nie tylko w Świnicy. Piast Żmigród prowadzi 1-0 z Miedzią, drugą Legnica. Lechia Zielona Góra wygrywa 1-0 z Rowem Rybnik. Polonia Bytom prowadzi 1-0 ze Stalą Brzeg. Od 12 minuty również jak na razie jedyne trafienie w tej minucie padło w tym spotkaniu tutaj w Świdnicy. 1-0 drużyna gości, czyli Fotohigiena Gat prowadzi w Świdnicy z miejscową Dabrobał Polonią Stalą Świdnica. No i teraz kontra świdnickiej drużyny, faulowany bezpardonowo był Dorian Krakowski. Nie ma zdaniem arbitra żółtej kartki, choć chyba mógł pokusić się o żółty kartonik w tej sytuacji. Przerwana, korzystna i dobrze zapowiadająca się ta kontra świdnickiej drużynie. Fakt faktem, jeszcze na połowie Świdniczan, ale naprawdę coś dobrego z tej akcji mogło wyniknąć. Tak czy inaczej gramy dalej. Kartki nie było, no i z akcją ruszali przed momentem Gaciani, ale szybko wkroczyliśmy do gry, zażegnując niebezpieczeństwa. I teraz skutecznie zamykać się Bartka Kota. Próbowali Gaczanie, wychodząc wysoko, utrudniając tam rozegranie tej akcji. Dobrze poradzili sobie Świnczanie w tej sytuacji. I po raz kolejny faulowany Dorian Krakowski. Dobrze, wyszli Świnczanie z tego pressingu, błyskawicznie przerzucili piłkę na połowę drużyny Fotohigieny Gat. Najpierw Bartek Paszkowski i później faulowany na około 30 metrze od bramki Fotohigieny Gat. Faulowany był Dorian Krakowski, no i coraz bliżej bramki ustawiona jest ta piłka przy tych stałych fragmentach gry. No może teraz Wojciech Szuba już pokusi się o taki 100% strzał, nie taki centrostrzał, nie wrzutkę w pole karne drużyny Fotohigieny Gat, a może naprawdę soczyste uderzenie, z którego słynie i naprawdę wiele tych stałych fragmentów już Wojtek w swojej karierze wykonywał. I tak właśnie było. Zdecydował się Wojtek Szuba na bezpośrednie uderzenie z tego blisko 30 metra na bramkę strzeżoną przez Michała Bodysa. Bramkarz Fotohigieny był zmuszony do interwencji, wyekspediował tą piłkę poza linię końcową, no i będzie rzut rożny dla drużyny Dabrobał Polonii Stali Świdnica. No i
teraz chyba tą piłkę wrzucać będzie Łukasz Sztylka, tak właśnie się dzieje, przechodzi przez większość zawodników, strzelać jeszcze próbował Edil de Souza Barros, ale był zablokowany, a następnie jeszcze walcząc o piłkę faulowany i to będzie naprawdę teraz dobra sytuacja do wyrównania około 20 metrów od bramki Fotohigieny Gacz, ta piłka zostanie ustawiona, no i to będzie naprawdę fantastyczna szansa chyba dla Wojciecha Szuby, który podobnie jak przed chwilą postara się bezpośrednim uderzeniem z rzutu wolnego zaskoczyć bramkarza Fotohigieny Gacz. Tak jak wspominaliśmy, coraz bliżej ta piłka ustawiona bramki, jeśli chodzi o te rzuty wolne, no jest Wojciech Szuba, jest Łukasz Sztylka, czyli prawa albo lewa noga, no zobaczymy, który z zawodników zdecyduje się na bezpośrednie uderzenie, no bo chyba bezpośrednim uderzeniem jednak Świnczanie będą starali się zaskoczyć. Łukasz Sztylka niestety uderza ponad bramką, piłka jeszcze otarła się o zawodnika Fotohigieny Gacz i jest wskazanie sędziego na narożnik boiska, czyli kolejny korner, tu zdecydowana przewaga Świdniczan w tym elemencie piłkarskiego rzemiosła. No i liczymy, że już teraz to dośrodkowanie przyniesie efekt. Wojciech Szuba, dośrodkowanie w pole karne, uderzenie głową. To chyba był Wojciech Sowa, kapitan drużyny, ale dobrze tą piłkę sparował przed siebie Michał Bodys i znów skończyło się tylko na zagrożeniu, ale naprawdę Świdniczani są coraz groźniejsi. 25. minuta spotkania, pojawiły się przede wszystkim celne strzały na bramkę strzeżoną przez bramkarza Fotohigieny Gacz. No i naprawdę do sporego wysiłku w tych ostatnich minutach zmuszony był golkiper przyjezdnych. Liczymy, że w końcu ta liczba sytuacji przełoży się na gole, no i piłkarze ze Świdnicy najpierw pokuszą się o doprowadzenie do wyrównania, na co liczymy, bo wiadomo jaka jest piłka, liczy się to co w sieci, no ale na pewno ta gra w dzisiejszym spotkaniu nie jest na wynik 0-1, przynajmniej na remis ta gra się toczy, a jeśli chodzi o ostatnie minuty, ostatnie sytuacje podbramkowe, nawet ze wskazaniem na drużynę ze Świdnicy, no ale do tego potrzeba sytuacji, do tego potrzeba szybkiego pressingu, szybkiego zabierania piłki drużynie Fotohigieny Gacz, no i stwarzanie sobie kolejnych sytuacji. No i nie pierwszy raz już faulem ratują się piłkarze Fotohigieny Gacz. Mamy gwizdek arbitra, będzie rzut wolny dla Świdniczan jeszcze na własnej połowie, głęboko i daleko od bramki Fotohigieny Gacz. Świdniczanie tą swoją kolejną akcję będą rozpoczynać i budować od tyłu. No i już Łukasz Sztylka tą grę wznowił. Dorian Krakowski starał się zagrywać do Edila de Souzy Barrosa. Cały czas przy piłce utrzymują się Świnczanie. Wojciech Szuba przerzuca tą piłkę na drugą stronę boiska do Patryka Paszkowskiego. Ten w ostatniej chwili, ale zdołał jednak tuż przy linii bocznej tą piłkę opanować. Do akcji wkroczył zawodnik Fotohigieny Gacz, wybijając ją na poza linię boczną. No i wrzut z autu dla Świnczan. Filipczak starał się zagrywać do Patryka Paszkowskiego, no ale górą obrońca Fotohigieny Gacz. Kolejny aut, kolejny wrzut z autu dla Świdnicza. No już teraz dalsze wrzucenie tej piłki. Bartek Paszkowski, dośrodkowanie zablokowane. Jeszcze Patryk Paszkowski do Wojciecha Szuby. Ten dośrodkowuje w pole karne i znów staraliśmy się walczyć. W 16. Fotohigieny Gacz. Znów górą obrońcy rywali. Szkoda, bo coraz częściej ta piłka gości w 16. Fotohigieny Gacz. Brakuje cały czas wykończenia. Trochę zimnej krwi, trochę szczęścia piłkarzom, gospodarzy, żeby tą piłkę przyjąć, no i skutecznie ją gdzieś tam strącić albo zdecydować się na strzał, który zaskoczyłby Michała Bodysa i zmusił bramkarza Fotohigieny Gacz do kapitulacji. No i cały czas widać wagę tego spotkania dla zarówno jednych, jak i drugich w lepszych nastrojach w tej pierwszej połowie. Jak na razie w 28 minucie znajdują się piłkarze gości. Jeden
do zera piłkarze Fotokigeny Gać prowadzą w Świdnicy. No i teraz dla odmiany atakują Gacianie lewą stroną boiska. Próbował się przedzierać zawodnik z numerem 16, Wiktor Nachrebecki. No i zdaniem arbitra faulowany przez obrońców Dabrobał Polonii Stali Świdnica. No i w 29 minucie niestety będziemy mieć znakomitą okazję na podwyższenie rezultatu spotkania przez zawodników Fotohigieny Gać. Wiktor Nachrebecki to ten zawodnik, który otworzył wynik spotkania w Świdnicy. Teraz był faulowany i w 29 minucie szansa na drugą bramkę. No i zobaczymy. Niezawodny Marcin Przybylski w tym elemencie gry. 4 bramki z rzutów karnych już w tym sezonie strzelone. No i zobaczymy, kto teraz okaże się lepszy. Marcin Przybylski strzelający czy interweniujący Bartłomiej Kot. 29 minuta spotkania. Jest sygnalizacja arbitra. No i zobaczymy uderzenie Marcina Przybylskiego. Spokojnie wyczekał Bartka Kota i pewnym uderzeniem w okolice środka bramki podwyższył rezultat tego spotkania na 2-0 dla Fotohigieny Gać. Kiepsko ten mecz się układa. W 30 minucie naprawdę już w sporych tarapatach znajdują się Świdniczanie, przegrywając już 0-2. No i szkoda tych ostatnich minut, bo gdy wydawało się, że naprawdę Świdniczanie robią duży ruch w stronę bramki wyrównującej, wyrównania na 1-1. W zasadzie jedna jedyna akcja w tych ostatnich minutach. Fotohigieny Gać, Wiktor Nachrebecki odważnie między dwójką obrońców wkroczył z piłką, był faulowany zdaniem arbitra. No i Marcin Przybylski takich prezentów nie marnuje. Rzut karny skutecznie zamieniony na gola. No i w 30 minucie mamy 2-0 dla Fotohigieny Gać. No, oby Świdniczanie nie zamierzali rezygnować z walki. Jeszcze sporo gry przed nami. 15 minut tej pierwszej części gry. No i 45 minut oczywiście drugiej osłony. Równa godzina plus to, co sędzia będzie doliczał do czy to pierwszej, czy to drugiej połowy. Także spory dystans czasowy jeszcze do walki, do okazji na swoje gole. Najpierw złapanie kontaktu, no a później może coś więcej, no ale cały czas groźni są Gacianie. Uderzał Marcin Przybylski po raz kolejny, nie pierwszy w tym spotkaniu. 30 minuta spotkania, uderzenie ponad bramką. No i od 5 metra tą grę wznawiać będzie Bartłomiej Kot. Już daje sygnał swoim partnerom z drużyny, że należy się spieszyć, że długim podaniem będzie starał się szukać swoich kolegów zespołu. Walczył w tym pojedynku główkowym Edil de Souza Barros. Przegrał niestety ten pojedynek i szybka akcja drużyny Fotohigieny Gać prawą stroną boiska. Już zawodnik Fotohigieny. Jest rzucenie w pole karne świńskiej drużyny. Starali się walczyć o piłkę Gacianie. Tym razem skutecznie interweniowali jednak Świdniczanie. No i kolejny raz faulowany Dorian Krakowski. Kolejny raz przerwana ta kontra świńskiej drużyny. Arbiter jednak jest niewzruszony na te przerwane kontrataki w wykonaniu Fotohigieny Gać. Cały czas tych żółtych kartek brakuje. No i teraz Świdniczanie, szansa na bramkę kontaktową, zablokowane to dośrodkowanie Patryka Paszkowskiego. Szkoda, bo próbował szukać w polu karnym lepiej ustawionych partnerów. No mamy chociaż rzut rożny, już Wojciech Szuba i Łukasz Sztylka w narożniku boiska. Zobaczymy, który z nich zdecyduje się na dośrodkowanie. Jest Łukasz Sztylka, główkowa, czy próbował Edil de Souza Barros. Minął się z piłką najpierw Michał Bodys. No to powinien być gol. W trudnej sytuacji ustawiony był Barros, ale wskutek nieskutecznej interwencji Bodysa naprawdę to była niezła sytuacja na złapanie kontaktu, na strzelenie pierwszego gola w tej 33 minucie spotkania. No i w odpowiedzi Gacianie przedzierał się Michał
Hawryło, młodzieżowiec drużyny Fotohigieny Gacz, ale nieskutecznie interweniowali Świdniczanie, ale jeszcze cały czas przy piłce zajmują się Gacianie. No i jeszcze raz Michał Hawryło dośrodkowywał w pole karne drużyny ze Świdnicy. Jeszcze uderzali przeciwnicy, ale ta próba była bardzo nieskuteczna. No i za moment od bramki rozpoczynać będzie Bartłomiej Kot. Padają bramki na innych boiskach. 2-0 Goczałkowice Zdrój prowadzą już w Gorzowie Wielkopolskim. Na 2-0 podwyższyła rezultat także Lechia Zielona Góra, prowadząc na własnym terenie z Rowem Rybnik. I 1-0 prowadzi również Ślęza Wrocław w pojedynku z Gwarkiem Tarnowskie Góry. No już nie ma czasu na długie wznawianie tej gry. Bartek Kot spieszy się szybko. Tą grę wznowił. Pojedynek główkowy Edila de Souzy Barrosa z zawodnikiem Fotohigieny Gacz. Za nim arbitra pomagał sobie nieprzepisowo brazylijski zawodnik Dabrobał Polonii Stali Świdnica i rzut wolny dla drużyny Fotohigieny Gacz. Już Marcin Przybylski głęboko cofnięty stara się w tym momencie rozgrywać, szukać lepiej ustawionych partnerów. Piłka z prawej flanki dośrodkowana w pole karne świdnickiej drużyny, ale czujni świdnicy defensorzy i teraz ruszamy z kontrą. Robert Myrta, już Bartek Paszkowski, ale inne rozwiązanie tej akcji. Dorian Krakowski starał się mijać zawodnika Fotohigieny Gacz. No niestety ta piłka wybita, ale cały czas przy piłce Świdniczanie i Patryk Paszkowski. Piłka na prawą stronę boiska. Edil de Souza Barros wrzucał tą piłkę w pole karne. Jeszcze Bory Koszecie po nogach zawodnika z Gaci. Ta piłka mogła zaskoczyć interweniującego bramkarza Michała Bodysa. Całą akcję jeszcze próbował strzałem kończyć Jakub Filipczak, ale piłka przeleciała ponad poprzeczką. No i skończyło się tylko na niebezpieczeństwie. Rekord Bielsko-Biała, zmiana też w wyniku z udziałem tego zespołu. Rekord Bielsko-Biała prowadzi na własnym terenie 1-0 z Polonią Nysa. To na pewno cenna informacja dla walczących tutaj zespołów w Świdnicy, bo i Warta Gorzów przegrywa obecnie i Polonia Nysa, więc, ale również i Świdniczanie, i naprawdę to są niezłe rezultaty i niezła ta kolejka. Na razie 19 dla właśnie drużyny Fotohigieny Gacz, która nie dość, że obecnie w tej wirtualnej tabeli może w tym momencie dopisać do swojego dorobku 3 punkty, to jeszcze rywale grają dla nich, no ale dośrodkowanie teraz w pole karne drużyny Fotohigieny Gacz. Było strącenie piłki głową, ale jest też niecelne uderzenie i piłka poza linią końcową się znalazła. Szybko Świdniczanie wychodzą, szybko presują, starają się odzyskać te piłki. Na pewno 9 minut szans na nieco zejście do szatni w nieco lepszych nastrojach, bo na pewno po złapaniu kontaktu w tych ostatnich minutach te nastroje byłyby nieco lepsze, chociaż na pewno nie dobre. No jest bardzo niekorzystny wynik, 0-2 z przebiegu spotkania. Na pewno Świdniczanie na taki rezultat nie zasługują, ale liczy się w piłce to, co w sieci, a dzisiaj jest to brutalne. Dwie naprawdę dobre akcje Fotohigieny Gacz zakończone trafieniami. No i 2-0 na tablicy świetlnej właśnie dla drużyny z Podoławy w 37 minucie spotkania. No i mądrze rozgrywają od tyłu tą akcję Fotohigiena, piłkarze Fotohigieny Gacz. Przerzucenie, szybkie piłki do przodu, ale teraz też skutecznie interweniowali Świdniczanie. Już Wojciech Szuba zagrywał do Doriana Krakowskiego. Ten nieco niedokładnie tą piłkę przyjął i ta padła łupem piłkarza Fotohigieny Gacz. No i już rozpoczynają tą akcję piłkarze Fotohigieny. Szybko za tą piłką podążał Wojciech Szuba, starając się tą piłkę błyskawicznie przejąć. Faulował teraz, szkoda, Edil de Souza Barros, bo naprawdę była szansa na groźną kontrę. Już rozpędzał się Bartek Paszkowski tą lewą stroną boiska, no ale nie dane mu było tej akcji kontynuować. Faul w okolicy środka boiska Barrosa. No i
od rzutu wolnego na własnej połowie rozpoczną piłkarze fotohigieny Gać. Drużyna z fotohigieny Gać występuje na tym szczeblu rozgrywkowym od sezonu 2018-2019. Tak jak wspominaliśmy po raz ostatni, obie drużyny walczyły w tej kampanii rozgrywkowej 17-18, po której Gaczanie wywalczyli przepustkę właśnie na ten szczebel makroregionalnej trzeciej ligi. Po nieco dziwnym barażu z drużyną Apisu Jędrzychowice. Ten napis Jędrzychowice przewija się w kontekście barażowym między obiema dzisiaj oglądanymi ekipami, ale może o tym za moment, bo przed chwilą dobra sytuacja Świnczan, ale do akcji wkroczyli zawodnicy fotohigieny Gaci, zażegnali to niebezpieczeństwo i kończąc myśl, nieco dziwny baraż tej fotohigieny Gaci, bo tylko jeden z dwóch meczów barażowych został rozegrany. 7-1 w pierwszym spotkaniu fotohigiena Gaci pokonała Apis Jędrzychowice i po prostu Jędrzychowiczanie do drugiego pojedynku nie przystąpili, oddając ten mecz i rywalizację o przepustkę do trzeciej ligi walkowerem. No i groźnie teraz wyglądała ta kontra. Fotohigieny Gacz w porę interweniował jednak Patryk Paszkowski. Zagrał do Bartłomieja Kota i długie wypicie świńskiego bramkarza uchroniło nasz zespół przed niebezpieczeństwem. No i ten Apis Jędrzychowice walczył też w kolejnych sezonach o awans do trzeciej ligi. Tak też było w sezonie 2019-2020. Świdniczanie wygrali swoją grupę wschodnią, Apis Jędrzychowice grupę zachodnią. No i gdy Świdniczanie w trakcie tej pandemii koronawirusa od marca praktycznie, a nawet nie od marca, tylko od stycznia szykowali się na najpierw rundę rewanżową, później na ten mecz barażowy, no to w czerwcu Apis Jędrzychowice zrezygnował z gry, no i nabrobał Polonia Stal Świdnica, awansowała do tej trzeciej ligi. Trochę podobnie jak fotohigiena Gać, bez konieczności w 100% zrealizowania tej formy meczowej, bo najpierw Apis wycofał się z rozegrania tego meczu rewanżowego z fotohigieną Gacia, a 3 lata później w ogóle z przystąpienia do barażu z drużyną ze Świdnicy. Już wracamy do tego, co na boisku. Wojciech Szuba zagrywa na prawą stronę boiska do Doriana Krakowskiego. Zobaczymy, co z tej akcji wyniknie. Myrta, Szuba. Przerzucenie piłki na lewą stronę boiska. Już tam ustawiony Łukasz Sztylka doszedł do piłki. Starał się dośrodkować w pole karne drużyny fotohigieny Gacz, ale tam nie było żadnego ze świnickich zawodników. I już kolejna kontra w wykonaniu fotohigieny Gacz. Marcin Przybylski już zagrywa błyskawicznie tą piłkę do zawodnika z dwójką, czyli Pawła Bujakiewicza, ten zablokowany przez świdnickich defensorów. Na całe szczęście, bo naprawdę ta akcja była groźna. Strzał mógł zaskoczyć Bartka Kota, ale cały czas w ataku Gaczanie. No i teraz na wyraźnej pozycji spalonej zawodnik fotohigieny Gaci od rzutu wolnego tą grę wstawiać będzie Bartłomiej Kot. 42 minuta spotkania. Chciałoby się jeszcze zagrożenia pod bramką fotohigieny Gać. To z perspektywy drużyny miejscowej w nieco lepszych nastrojach zejścia do szatni, bo zupełnie inaczej to wszystko by wyglądało po złapaniu kontaktu, po strzeleniu tego gola na 1-2. Szybko grają Świdniczanie. Wojciech Szuba dośrodkowywał do... Zagrywał do Patryka Paszkowskiego. Ten szukał w polu karnym zawodników ze Świdnicy, no ale szkoda, że cała rzesza Świdniczan minęła się z piłką. No i nikt nawet nie skierował tej piłki do sieci. No i jeszcze raz Szuba dośrodkowywał tą piłkę w pole karne drużyny fotohigieny Gacz. Niedokładnie, piłka zablokowana. Kolejna kontra w wykonaniu drużyny fotohigieny, no i wysoko ustawiony Bartek Kot. Kolejna akcja, szybkie tempo tego spotkania. Ewidentnie z kontry starają się grać Gaczanie, no i niestety dla gospodarzy, no robią to naprawdę dzisiaj groźnie. Pierwsza bramka
padła bezpośrednio z takiej akcji właśnie kontrującej. Druga zresztą też to była konsekwencja kontry, faulu w 16 świdnickiej drużyny, no i później tej skutecznej jedenastki wykorzystanej przez Marcina Przybylskiego. Nie rezygnują na pewno z ataków świdniczanie, no i kolejna sytuacja, no i będzie kolejny rzut rożny dla Dabroba u Polonii w sali Świdnica. Na pewno przewaga w tym elemencie piłkarskiego rzemiosła dla Świdnicza, no ale z samych rzutów rożnych te gole nie padają. Jest dośrodkowanie Łukasza Sztylki, mamy uderzenie Patryka Salamona, najpierw zablokowany, później próbować jeszcze strzału starał się Wojciech Szuba. Szkoda, no coraz groźniej pod bramką fotohigieny Gacz, ale za moment ostatnie sekundy i wielce prawdopodobne jest, że niestety dla gospodarzy zerowym dorobkiem po stronie liczby trafień zakończą tą pierwszą część gry Świdniczanie, ale to ważne, przy tym niekorzystnym wyniku 0-2 starają się cały czas walczyć biało-zieloni w tym spotkaniu. Najpierw musimy starać się o zaliczenie tego pierwszego premierowego trafienia, które pozwoliłoby nam poczuć krew, złapać kontakt do przeciwników. No i dobrze, teraz starał się zagrywać Dorian Krakowski do Jakuba Filipczaka. Niezły mecz Doriana Krakowskiego w Zabrzu. Tam gol zdobyty przeciwko rezerwom ekstraklasowca. No niestety to trafienie nie uchroniło zespołu ze Świdnicy przed porażką. Nie pozwoliło nawet na zdobycie punktu. Po walce Świdniczanie przegrali 2-3. Podczas gdy fotohigiena zaliczyła bardzo cenne 3 punkty i zwycięstwo na własnym terenie z rekordem Bielsko-Biała, także w odmiennych nastrojach obie drużyny kończyły tą ostatnią serię spotkań, 18. No i teraz groźnie starali się przedzierać krótkimi piłkami Gacianie, ale i mamy ostatni gwizdek arbitra. To już był ostatni akcent tej pierwszej części gry. 2-0 po trafieniach Wiktora Nachrebeckiego i Marcina Przybylskiego z rzutu karnego. Fotohigiena Grać prowadzi na wyjeździe z Dabroba u Polonią Stalą Świdnica. Ja nie mam szans.
17 wszystko się zmieni. Tak ma być. Koło zera i też na siebie. Do 6 nawet, do 6 mówili, że do Mikołaja może poleżeć trochę śnieg. Się miało ogólnie śnieg. No. Będzie padać? A ja dostaję 10 SMS-ów z czarnymi plamami. No. Pójdę tam, bo już jest w stanie, to pójdę miał, bo nie wiem. Ty, no ale to w innych starszych gminach nie zostawia tak daleko. No i za moment rozpoczynać będziemy drugą część spotkania tego zamykającego meczu 19 kolejki grupy trzeciej piłkarskiej, trzeciej ligi. Dabrobał, Polonia Stal Świnica, Fotohigiena Gacz w znacznie lepszych nastrojach na tą drugą część spotkania wybiegną piłkarze Fotohigieny Gacz prowadząc 2-0. No i tu poprawiamy oczywiście, strzelcem pierwszego trafienia był niegrający z numerem 16 Wiktor Nakrebecki, a z 11 Maciej Matusik. Przy drugim golu już nie było, nie ma zmiany. Faulowany był najpierw Wiktor Nachrebecki, później skutecznie 11 wykonał Marcin Przybylski, zawodnik z numerem 99, dla którego to już 14 trafienie w tym sezonie, 5 z rzutu karnego. Zawodnicy obu ekip już niemalże gotowi do wznowienia gry. Gotowa już też trójka sędziowska ze Śląska. Potrójna zmiana, na to wygląda, nastąpi w drużynie ze Świdnicy. Na boisku pojawią się Sebastian Jaroszyński, Szymon Tragarz i Jakub Białas, a nie ma na boisku Jakuba Filipczaka i Patryka oraz Bartka Paszkowskich. Także na mocne zmiany stawia Jarosław Pedrycce, żeby coś drgnęło w tej drugiej części gry w jego zespole. Niby tą inicjatywę przez większość czasu posiadali Świnczanie, ale brakło takiego lidera, który by wziął ciężar gry na swoje barki, zdecydował się na, czy to na kończące podanie, czy na strzał, kiedy tylko nadarzała się taka okazja. No może któryś z tej trójki wprowadzonych zawodników da taki impuls i złapiemy w końcu kontakt. Dobrze byłoby to zrobić szybko, żeby mieć jeszcze czas na odmienienie losów tego meczu, na zmianę losów rywalizacji meczu z Fotohigieną Gacz. Jak na razie goście prowadzą 2-0 po wspomnianych trafieniach Macieja Matusika i Marcina Przybylskiego. No i mamy pierwszy gwizdek arbitra w tej drugiej części spotkania, 46 minuta, rozpoczynamy i długa piłka za plecy do uciekającego Pawła Bujakiewicza. Do akcji wkroczył Bartłomiej Kot, pewnie tą piłkę chwycił i
od tyłu. Tą akcję budują już Świdniczanie, długa piłka do przodu w wykonaniu Wojciecha Sowy, no na pewno tak jest, faulowany Sebastian Jaroszyński, rzut wolny na połowie, fotohigieny Gacz, stały fragment gry, zobaczymy jaki wariant tego ataku wybiorą Świdniczanie. Wojciech Szuba na pewno będzie autorem tego chyba dośrodkowania w pole karne drużyny fotohigieny Gacz, tak też się dzieje, długa piłka w szesnastkę fotohigieny, strącił piłkę Dorian Krakowski, jeszcze główkował Sebastian Jaroszyński, ale żaden z partnerów nie wybiegł zza jego pleców, nie zdołał sięgnąć tej piłki i skierować jej do siedzi obok interweniującego Michała Bodysa. No i teraz zaiskrzyło na połowie drużyny Dabrobał Polonii Stali Świńca po żółtej kartce dla zawodnika, gospodarzy zawodnika gości. Szybko zareagował arbiter główny Piotr Szypuła i sprowadził zawodników do przysłowiowego parteru. Rzut wolny dla drużyny fotohigieny Gacz. No i teraz pewnie dośrodkowanie w pole karne drużyny ze Świdnicy, czyli akcja bliźniacza po drugiej stronie boiska. Zobaczymy, jak teraz tą swoją sytuację rozwiążą piłkarze fotohigieny Gacz, no, którzy z pewnością są bliżej sięgnięcia po punkty tutaj w Świdnicy niż gospodarze. 47 minuta się kończy, 48 minuta rozpoczyna. No i za moment dośrodkowanie w pole karne, jeszcze przesunięty nieco ten jednoosobowy mur przez sędziego głównego. No i już mamy dośrodkowanie w pole karne, wyskakują. Wyskakiwał Edil Souza Barros, faulowany zdaniem arbitra przez zawodnika fotohigieny Gacz. No i rzut wolny dla Świdniczan. Już szybko rozgrywają tą swoją kolejną akcję Świdniczanie. Nie ma czasu w tym momencie na długie holowanie piłki, na zastanawianie się. Trzeba szybko starać się grać. Każda sekunda jest naprawdę ważna. W kiepskim położeniu cały czas są Świdniczanie. Już znaleźli się w kiepskim położeniu w tej 12 minucie, w tej kontrze wykorzystanej przez Macieja Matusika. Wtedy było 1-0, później, kilka minut później, w pole karne wbiegł Wiktor Nachrebecki, faulowany też niezbyt mądrze przez Świdniczan w okolicy narożnika pola karnego. Był jeszcze czas na skuteczną interwencję, no ale to nie odmieni sytuacji. No i teraz kolejna kontra drużyny fotohigieny Gacz, która właśnie takimi środkami, właśnie z tego elementu gry stara się zagrażać w tym dzisiejszym spotkaniu, no i robi to naprawdę dobrze. Pierwsze trafienie zaliczone bezpośrednio z kontry, kiedy to właśnie Maciej Matusik biegł między dwójką obrońców, minął skutecznym dryblingiem, a następnie strzałem obok słupka zdołał posłać piłkę obok interweniującego Bartłomieja Kota. No i później kontra, faulowany w polu karnym Nachrebecki, no i Przybylski. Takich, Marcin, takich sytuacji nie marnuje. Piąte trafienie w tym sezonie z rzutu karnego Marcina Przybylskiego i 14 gol tego zawodnika w bieżącej kampanii rozgrywkowej. 14 trafień z 23 goli całego zespołu, także około 60% wartości tych goli, tych akcji ofensywnych zamienionych na gole jest właśnie autorstwa tego zawodnika, który ma w swoim dorobku już epizod, dwa spotkania w Śląsku Wrocław w najwyższej klasie rozgrywkowej. To widać, że ten zawodnik ma dobry sezon, ma spore możliwości, żeby naprawdę zagrażać defensywą przeróżnych przeciwników. Bardzo dobry okres czasu właśnie w wykonaniu tego zawodnika. 3 gole przeciwko Lechii Zielona Góra. Jego drużyna przegrała tamten pojedynek 3-4, ale właśnie trzykrotnie bramkarze rywali zdołał pokonać wspomniany Marcin Przybylski. To był mecz przeciwko Lechii Zielona Góra, kiedy ten zawodnik najczęściej trafiał do sieci, ale po dwa trafienia również w meczu przeciwko Miedzi Drugiej Legnica. Oba z rzutów karnych i dwa w przegranym meczu w Goczałkowicach Zdroju. Zespół wtedy też uległ 2-3.
No i mamy wrzucał tu z prawej strony boiska dla świdnickiej drużyny zostawiona ta piłka przez Doriana Krakowskiego. Barros. No i cały czas brakuje tych decyzji. Cały czas brakuje wykończenia zimnej krwi w okolicach pola karnego. Fotokigeny Gacz kontra wykonaniu przeciwników. Przybylski zablokowany przez zawodników ze Świdnicy. Ale cały czas tą akcję starali się kontynuować piłkarze Fotokigeny Gacz. Przejęcie przez Barrosa. Rozpędzał się Szymon Tragarz. Powstrzymana ta kontra. No i w końcu ten szybki atak Świdniczan powstrzymany przez zawodnika Fotokigeny Gacz kończy się żółtym kartonikiem w pierwszej części gry. Bywało z tym różnie. Arbiter główny Piotr Szypuła kilkukrotnie darował drużynie Fotokigeny Gacz fauli i przerwania tych korzystnych akcji świdnickiej drużyny. Teraz jednak jest inaczej. Żółta kartka powędrowała w górę. No i piłkarz Fotokigeny będzie musiał z pewnością bardziej uważać. No może teraz Szuban zakrywa do Barrosa. Pojedynek główkowy wygrany przez zawodnika drużyny gości. No i teraz niebezpieczne zagranie Patryka Salamona. No i w odwecie żółta kartka dla piłkarza Dabrobał Polonii Stali Świnica. Niebezpieczne to było zagranie środkowego obrońcy świdnickiej drużyny. Mocno w tym starciu ucierpiał zawodnik z dwójką na zielonej koszulce, czyli Paweł Bujakiewicz, młodzieżowiec drużyny Fotokigeny Gacz, rocznik 2000. Jeszcze kilka słów z arbitrem zamienił kapitan drużyny Fotokigeny Gacz, Marcin Wdowiak. No i kolejna akcja Fotokigeny w porę. Interweniowali Świnczanie, ale to jeszcze nie koniec tej sytuacji. Niecelny ten strzał, niecelna ta wrzutka piłkarza Fotokigeny. Piłka obiła się o boczną siatkę, od bramki rozpoczynał Bartłomiej Kot. No i musimy się spieszyć. 54. minuta spotkania w bardzo kiepskiej sytuacji. Cały czas utrzymują się Świdniczanie. To nic, że z tej gry nie wygląda to źle, nie wygląda na prowadzenie różnicą dwóch goli dla Fotokigeny Gacz. U nas też brakuje wykończenia, brakuje takiego lidera, który wziąłby ciężar gry na swoje barki, zachował trochę więcej tej zimnej krwi w okolicy pola karnego przeciwników. Może właśnie ci wprowadzeni zawodnicy, zobaczymy Szymon Tragarz na skrzydle, czy Sebastian Jaroszyński z przodu, Kuba Białas, no zobaczymy, może to będzie jakiś impuls do lepszej gry. Właśnie wspomniany Tragarz, dośrodkowanie w pole karne drużyny Fotokigeny Gacz, ale bardzo niedokładnie. Zarówno to nie była piłka do Myrty, jak i do Jaroszyńskiego. Gdzieś zagrana pomiędzy dwójkę tych obrońców. Ostatecznie futbolówka minęła linię końcową boiska. I od bramki rozpoczynać będzie zawodnik drużyny gości Michał Bodys. Jeszcze raz gwizdek arbitra. Ta piłka przy zagraniu cały czas była w ruchu. No i wysoko ustawieni Świnczanie starają się mocno presować tą piłkę, błyskawicznie zabierać. Bardzo dobrze Łukasz Tylka przed momentem tą piłkę przejął. Zagrywa już do Szuby. Już szybko Świnczanie budują swoją kolejną akcję. Robert Myrta na lewej stronie boiska. Nieco roszad w ustawieniu. Sebastian Jaroszyński przeszedł na szpicę. Robert Myrta trochę częściej ustawiony na boku pomocy. Zobaczymy, czy ten wariant przyniesie efekt. Tak też ten początek sezonu wyglądał często. Robert Myrta gdzieś tam ustawiony był na tych wahadłach, na bokach pomocy, starał się zbiegać do środka, pomagać swoim ofensywnym kolegom. Szuba, dośrodkowanie w pole karne, znów za grudko. Wydawało się, że ręką zagrywał jeden z zawodników Fotokigeny Gacz, nie powiększył jednak chyba obrysu ciała. Piłka
była odbita od ziemi, od innej partii ciała i zdaniem arbitra, głównego rzut karny, absolutnie w się w tej sytuacji nie należał i chyba rzeczywiście miał rację. Szósta minuta, cały czas obraz gry się nie zmienia. Więcej piłką starają się grać Świdniczanie, Gacianie mocno cofnięci z tyłu. Naprawdę prezentują się szczelnie z tyłu i bardzo dobrze bronią dostępu do własnej bramki. Starają się grać z kontry. To z kolei również robią bardzo groźnie. Oba trafienia zostały zdobyte właśnie po konsekwencji szybkiego ataku, zagrania z kontry. No i jak na razie gospodarze bezradni absolutnie na tle dobrze dysponowanej defensywy. Fotohigieny Gacz, ten najlepszy fragment świdnickiego zespołu był przy stanie 0-1. Tam uderzenia z rzutu wolnego Wojciecha Szuby między innymi. Kilka stałych fragmentów gry, zamieszań w polu karnym drużyny Fotohigieny Gacz. No i gdy wydawało się, że naprawdę jest szansa na złapanie tego remisu, w tym momencie poszła ta kontra, faulowany na Chrebecki, rzut karny wykorzystany przez Marcina Przybylskiego. Szkoda, bo to był najlepszy z pewnością fragment świdnickiej drużyny w tym meczu i właśnie kiedy w tej ofensywie byliśmy najgroźniejsi, dostaliśmy bramkę na 0-2, no i od tego momentu ta sytuacja Świdniczan zrobiła się naprawdę bardzo, bardzo zła. Cały czas jednak gospodarze nie rezygnują z walki, nie rezygnują z ataków. W tym spotkaniu brakuje jednak gdzieś dzisiaj tej jakości. Brakuje kogoś, kto naprawdę dałby duży impuls i wziął, tak jak już mówiliśmy, ten ciężar gry na swoje barki. Może właśnie jakiś stały fragment gry, może podanie otwierające drogę do bramki dla jednego ze swoich partnerów, albo jakaś próba uderzenia z dystansu, która zaskoczyłaby interweniującego Michała Bodysa. Czasu jeszcze jest sporo, jak ten sezon pokazywał wielokrotnie. Dystans w trakcie pół godziny gry można było całkowicie odwrócić losy rywalizacji. Być może teraz będzie podobnie. Szuba zagrywa do Tragarza. Może teraz jakiś dribbling Szymona Tragarza. Niestety pośliznął się w polu karnym drużyny Fotohigieny Gacz. Nie ma mowy o faulu. Po prostu zgubił przyczepność i już z kontrą rusza Fotohigiena Gacz. Maciej Matusik, zawodnik, który zaliczył pierwsze trafienie dla Fotohigieny Gacz. Sędzia wrócił do tej sytuacji. To podanie Matusika było niedokładne, no ale zdaniem arbitra Świdniczanie zagrywali nieprzepisowo podczas tego kontrataku zawodnika Fotohigieny Gacz. No i cofamy się do tej akcji. Piłka ustawiona na około 30 metrze od bramki strzeżonej przez Bartłomieja Kota. No i rzut wolny dla drużyny gości Fotohigieny Gacz. 60. minuta spotkania. Zobaczymy, co z tej sytuacji wyniknie, na jaki wariant rozwiązania tego ataku zdecydują się piłkarze gości. Jest mocne uderzenie, ale też sporo obok bramki. Piłka przeleciała po strzale zawodnika z numerem 20, Tobiasza Jarczaka. No i teraz faul po drugiej stronie boiska. Ten pojedynek główkowy wygrany w efekcie przez Świdniczan, bowiem faulem ratowali się przed momentem piłkarze Fotohigieny Gacz. No i po raz kolejny ten stały fragment, a przy piłce Wojciech Szuba. Ten dystans do bramki przeciwników jest spory, no ale liczymy na naprawdę dobrą piłkę posłaną w tej 61. minucie przez Wojtka Szubę. Dzisiaj z tym bywa różnie. Często za krótkie te dośrodkowania, ale w polu karnym znalazł się Robert Myrta. No zdaniem arbitra
gdzieś przy tej próbie przyjęcia tej piłki pomagał sobie ręką, no i skończyło się tylko na niebezpieczeństwa. Szkoda, no nieco wydawało się, że niedokładne i złe to dośrodkowanie było Wojciecha Szuby. Trochę niedociągnięte te dośrodkowania dzisiaj są, ale piłka po koźle znalazła jednak w polu karnym Roberta Myrtę. No i szkoda, że te przyjęcie nie było lepsze, bo naprawdę była szansa na zaskoczenie defensywy Fotohigieny Gaćna, ale cały czas przy piłce utrzymują się Świdniczanie. No z pewnością w tym elemencie gry też mamy przewagę, no ale NIK zagranie w piłkę, za posiadanie piłki bramek nie przyznaje. Wiele ostatnio bywało meczów w różnych klasach rozgrywkowych, gdzie przeciwnicy posiadali nawet i miażdżące przewagi w tym elemencie gry, czyli w posiadaniu piłki przeciwnicy grali z kontry i to oni właśnie zapisywali trafienia na swoim koncie. Dzisiaj trochę bywa, trochę jest podobnie. Fotohigiena cofnięta głęboko z tyłu, stara się kontrować i robi to naprawdę wybornie. I co z tego, że gospodarze mają więcej z tego procentu posiadania piłki, jak niewiele z tego wynika. No wydawało się właśnie, że przy tym 0-1 naprawdę miejscowi złapali wiatr w żagle i są bliscy wyrównania, no ale tak się nie stało. No ale teraz w kontrze właśnie znaleźli się Świdniczanie, Jaroszyński. Zobaczymy, co będzie grał. No i zdecydował się na uderzenie z okolicy 18 metra. Piłka po rykoszecie jeszcze minęła linię końcową. Mamy rzut rożny dla Świdniczan. Nie pierwszy już w tym meczu. Wydawało się, że z tej kontry można było wycisnąć nieco więcej. Trochę wolno zbierali się koledzy z zespołu. Sebastian też Jaroszyński tą piłkę nie do końca dobrze przyjął, nie do końca błyskawicznie popędził na bramkę strzeżoną przez Michała Bodyca, no ale zapominamy o tym. Dośrodkowanie Łukasza Sztylki, skuteczna główka zawodnika Fotohigieny Gaci, szybko ruszyli z kontrą Gacianie. Faulowany zawodnik Fotohigieny Gać przez Wojciecha Szubę. Żółta kartka, faul taktyczny zdaniem arbitra głównego Piotra Szypuły. No i w 63 minucie właśnie ten żółty kartonik zobaczył środkowy pomocnik świdnickiego zespołu Wojciech Szuba. Szuba, podobnie jak Dorian Krakowski, wpisał się na listę strzelców w meczu w Zabrzu przegranym przez Świdniczan 2-3. Ustalił wynik meczu w 90 minucie, skutecznie wykonując rzut karny podyktowany za faul jednego z rywali na Bartoszu Paszkowskim. No ale teraz liczy się to, co tutaj w Świdnicy. Jaroszyński wdał się w drybling, jeszcze utrzymujemy się przy piłce. Barros odgrywał do Szuby, ten zdecydował się na uderzenie z dalekiego dystansu, z okolicy 25 metra. Niezła to była próba w wykonaniu Szuby. Piłka minęła jednak światło bramki, przeleciała obok prawego słupka bramki strzeżonej przez wspomnianego Michała Bodyca. No i 65 minuta właśnie się rozpoczyna, coraz mniej czasu, 20 minut już gramy w tej części gry. Błyskawicznie i nieubłagalnie ten czas leci, coraz mniej tych minut zostało, żeby szukać swoich szans na złapanie kontaktu. No i teraz kolejna sytuacja, zupełnie z niczego, długa piłka do Marcina Przybylskiego, zdaniem arbitra faulowany. No i mamy kolejny rzut karny w 65 minucie meczu dla drużyny Fotohigieny Gacz. No i jak grać, jak zdobywać te punkty, kiedy tak prostymi środkami jak dzisiaj ekipa Fotohigieny Gacz może za moment znaleźć się już na trzybramkowym prowadzeniu. No absolutnie zaspała defensywa świdnickiego zespołu. No i za moment z pewnością Marcin Przybylski znajdzie się przed kolejną wyborną sytuacją, bo to on powinien być egzekutorem tego rzutu karnego, ale no ciężko zdobywać jest punkty, kiedy
ta defensywa spisuje się w, tak jak przed momentem. No i znów przejmowaliśmy inicjatywę, znów te akcje zaczęły się nieco bardziej zazębiać i długa piłka przed siebie, za plecy świdnickich obrońców kończy się. Ale nie, jednak było trochę rozmów, nie będzie rzutu karnego, jest rzut wolny. Nieco wcześniej zdaniem arbitra ten faul się rozpoczynał. No i z okolicy 17 metra rzut wolny dla drużyny Fotohigieny Gacz. Egzekutorem na pewno będzie wspomniany Marcin Przybylski, bo to stały egzekutor zarówno rzutów wolnych, jak i rzutów karnych. No może nie, jednak tą piłkę zostawił grającemu z numerem 20 Tomiaszowi Jarczakowi. No i całe szczęście, że zdaniem arbitra ten faul rozpoczynał się wcześniej, jeszcze przed linią oznaczającą pole karne drużyny Dabrobał Polonii Stali Świdnica. No i nie rzut karny, rzut wolny ostatecznie odgwizdany dla piłkarzy Fotohigieny Gacz. I ten strzał Jarczaka był bardzo niedokładny. Teraz przedzierał się Edilde Souza Barros. Faul próbował wymusić zawodnik, który przed momentem z tego rzutu wolnego strzelał, czyli Tobiasz Jarczak. Zdaniem arbitra było odwrotnie. To Barros był pierwszy przy piłce, to on zajął pozycję i mamy dośrodkowanie Szuby z rzutu wolnego. Piłkę próbował trącać jeszcze Wojciech Sowa. Ta spadła na głowę Krakowskiego, no ale do akcji ostatecznie wkroczył bramkarz Fotohigieny Gacz, no i tą piłkę chwycił. No i mamy kontra kolejna drużyny Fotohigieny Gacz, znów z przodu bardzo groźny Marcin Przybylski, no i zdaniem arbitra teraz ratował się faulem, pomagał sobie nieprzepisowo i mamy rzut wolny, Szuba zagrywał do sztylki, już gramy dalej, bardzo teraz dobra główka Marcina Wdowiaka, kapitana drużyny Fotohigieny Gacz, bardzo pewnie ten zawodnik spisuje się w defensywie, jest praktycznie nie do przejścia w tym dzisiejszym spotkaniu. Całe szczęście, że w tej 65 minucie to nie rzut karny, rzut wolny został odgwizdany przez arbitra. Spora liczba graczy obu drużyn znalazła się w tej 16 świdnickiej ekipy. Trudno było z naszej perspektywy ocenić, na jaki punkt wskaże arbiter. Na szczęście dla gospodarzy, jego zdaniem ten faul rozpoczął się jeszcze przed polem karnym drużyny ze Świdnicy. No i Tobiasz Jarczak uderzył bardzo niedokładnie. Nie zmienia to faktu, że mamy 69 minutę i cały czas w fatalnym położeniu znajdują się piłkarze ze Świdnicy. Przegrywają 0-2. Zmiany w składach obu drużyn. Na boisku w barwach gospodarzy pojawił się Kamil Szczygieł. W barwach drużyny Fotohigieny Gacz grający z 17 Radosław Krzyśków. Także obaj trenerzy coś na te ostatnie 20 minut chcą jeszcze zmienić. Na pewno trener drużyny Fotohigieny Gacz Marcin Koszerny jest zadowolony z wyniku, z tego jak jego drużyna może zakończyć ten rok, no bo jeśli nic dzisiaj się nie zmieni, to będzie drugie zwycięstwo z rzędu drużyny Fotohigieny Gacz. Już Fotohigiena pokazywała w poprzednich kolejkach, że jest bliska zdobycia punktów, sięgania po gole, po właśnie punkty. Było prowadzenie w Goczałkowicach Zdrój 2-0, zakończono ostatecznie porażką 2-3. Była prawdziwa strzelanina w meczu z Lechią Zielona Góra, tam porażka Gaczan, co prawda 3-4, 3 trafienia Marcina Przybylskiego, punkty po punkty sięgnęli przeciwnicy, ale Fotohigiena Gacz się pokazywała, że zamierza walczyć w tych ostatnich kolejkach, no i to prezentujemy w końcu, to prezentują i to pokazują w końcu te dwie ostatnie kolejki. Ostatnio wygrana 2-0 u siebie
z rekordem Bielsko-Biała. No teraz prowadzenie w Świdnicy 0-2, no ale spokojnie, mecz się jeszcze nie skończył. 71. minuta, zagranie Szuby do wbiegającego Doriana Krakowskiego. Może to będzie jakiś impuls do tego, że coś się jeszcze zmieni w tym spotkaniu. Krakowski zagrywał jeszcze do Kamila Szczygła. Ten zdecydował się na strzał. Wydawało się, że piłkę, tor lotu piłki zmienił jeszcze interweniujący obrońca fotohigieny Gać, no ale innego zdania jest arbiter. Gówno od bramki rozpoczęli piłkarze fotohigieny Gać, no ale naprawdę ta sytuacja była bardzo dobra. W końcu dobry przerzut Szuby do Krakowskiego. Ten odważnie ruszył do przodu, poszukał jeszcze lepiej ustawionego Kamila Szczygła. Naprawdę to mogło się podobać i to mogło zakończyć się golem. Szkoda, że wprowadzony właśnie przed momentem Kamil Szczygieł nie zdołał tej piłki lepiej wykończyć, skierować ich do sieci. Cały czas atakują jednak Świdniczanie. Teraz Sztylka na lewo do Doriana Krakowskiego. Może teraz jakiś pojedynek jeden na jeden. Nie, oddanie piłki do Łukasza Sztylki. Ten dośrodkowuje w pole karne w stronę Sebastiana Jaroszyńskiego. Jeszcze przyjmujemy tą piłkę. Kamil Szczygieł oddaje piłkę na prawą stronę boiska. Teraz już jak najbardziej ta nasza próba zablokowana. Jest wskazanie na narożnik boiska. Mocno w tych ostatnich sekundach zamknęli na własnej połowie, w okolicy własnej szesnastki piłkarzy fotohigieny zawodnicy Dabrobał Polonii Stali Świdnica. Także liczymy, że ten ostatnie 20 minut będzie należało do gospodarzy. Dośrodkowanie z rzutu rożnego, interweniowali skutecznie Gacianie i rozpędza się już Krakowski. Interweniował obrońca fotohigieny Gać, jak najbardziej czysto, bardzo skutecznie i efektownie Krakowski wkroczył między dwójkę obrońców, no ale trzeci z nich, a konkretnie kapitan drużyny Marcin Wdowiak, już okazał się lepszy, wybił tą piłkę spod nóg młodego zawodnika Dabrobał Polonii Stali Świdnica. O tyle niefortunnie dla nas gospodarzy, że piłka jeszcze otarła się o niego i od bramki tą grę wznowi golkiper fotohigieny Gać. Ale naprawdę to są niezłe ostatnie sekundy, niezłe minuty w wykonaniu Świdniczan, żeby starczyło czasu, żeby przede wszystkim najpierw zacząć od tego premierowego gola, który pozwoliłby jeszcze uwierzyć, złapać wiatr w żagle, złapać kontakt do uciekającej drużyny fotohigieny Gać. 17 minut do końca regulaminowego czasu gry plus to, co doliczy arbiter główny tego spotkania. Zobaczymy, fotohigienie ewidentnie się nie spieszy, bo czemu? Spokojnie wrzucają piłkę z autu z lewej strony boiska, nie spieszą się z wrzuceniem tej futbolówki w okolice 16, no ale teraz bardzo efektowne przepuszczenie piłki przez zawodnika fotohigieny Gać. No i tam znalazł się ten lis pola karnego Marcin Przybylski. No i w 74 minucie po raz kolejny, kiedy wydawało się, że Świdniczanie mają swoje szanse na zaliczenie trafienia, znów śpimy w obronie. Dwójka zawodników fotohigieny Gać znajduje się w polu karnym Świdniczan, gdzie tam jest nasz tylko jeden stoper. Kolejny kardynalny błąd świdnickiej drużyny. No takie rzeczy no nie mogą się zdarzać. Oczywiście chcemy atakować, rzucamy wszystkie szale już na jedną stronę. Zapominamy troszeczkę o obronie, ruszamy do przodu, no ale takie rzeczy jak defensywa i podwojenie liczby naszych zawodników przez zawodników gości w naszym polu karnym no zdarzać się nie może. Taki zawodnik jak Marcin Przybylski pokazał, że takich sytuacji nie marnuje. Od 75 minuty mamy 3-0 dla fotohigieny Gać. No i ten gol Przybylskiego, 15 już w tym sezonie, drugi dzisiaj, raczej zamyka nasze nadzieje na korzystny wynik jeszcze w tym spotkaniu. No, poloniści jeszcze walczą, jeszcze widać, chcą poszukać swoich okazji na zdobycie trafienia w tym spotkaniu, ale wobec bardzo dobrze zorganizowanej dzisiaj defensywy fotohigieny Gać, wobec tak dobrze grającego zespołu z kontry, no to będzie bardzo trudne, żeby coś jeszcze w tym spotkaniu uszczknąć.
No i teraz Przybylski skutecznie powstrzymany przez Barrosa. Ruszamy z kontrą. Szczygieł zagrywa do Roberta Myrty. Szkoda, że lepiej do środka nie zabrał się Robert z Tomaksą, ale cały czas utrzymuje się przy piłce. Zablokowane to dośrodkowanie przez kapitana drużyny Marcina Wdowiaka. No i ta nasza kolejna próba bardzo niedokładna. Od bramki rozpoczynać będzie golkiper Fotohigieny Gacz. Przy naprawdę fatalnym już wyniku dla gospodarzy, 76. minuta, wynik na tablicy świetlnej 3-0 po trafieniu Macieja Matusika i dwóch golach Marcina Przybylskiego. Pierwszym z karnego, a drugim po tym błędzie, kiedy obrońcy zaspali i Przybylski został całkowicie osamotniony. Ta piłka została oczywiście sprytnie przepuszczona przez zawodnika Fotohigieny Gacz, ale tam powinna być asekuracja Świdniczan, której ewidentnie brakło. Chyba za bardzo byliśmy już skupieni na tym, co z przodu. To dobrze, że nie zamierzaliśmy się bronić, tylko atakować, no ale no niestety ten gol raczej przy obecnej dyspozycji obu drużyn raczej rozwiewa szanse na jakiekolwiek punkty w tym spotkaniu, no ale jeszcze nie rezygnują z ataków Świdniczanie. Jaroszyński przegrywa ten pojedynek 1-1 z Maciejem Matusikiem. Cały czas przy piłce utrzymują się jednak Świdniczanie. Kot długim wybiciem stara się szukać partnerów z drużyny. I znów aktywny Szczygieł zagrywa, no niestety, do nikogo, do zawodnika Fotohigieny Gacz. Szybka kontra rywali jeszcze na polu karnym. Poza polem karnym na połowie przeciwników leżał na boisku Robert Myrta, ale już ofensywny zawodnik Dabrobał Polonii Stali Świnica z Murawy się podniósł i może kontynuować grę. Szuba, Sztylka, Krakowski. Może któryś z tych zawodników da jeszcze sygnał do ataku. Spora liczba dośrodkowań i wrzuconych tych piłek, czy to przez Wojtka Szubę, czy przez Łukasza Sztylkę. No, jak na razie te piłki nie znajdują adresatów w okolicy lub w 16 drużyny Fotohigieny Gaci. Cały czas na zero z tyłu gra drużyna z gminy Oława. Cały czas nie potrafimy zapisać trafienia na swoim koncie. Siedemdziesiąta dziewiąta już minuta spotkania. Kolejne zmiany w drużynie Fotohigieny Gacz. Na boisku pojawił się zawodnik z trójką Jakub Chorański. I dziewiątka na zielonej koszulce, czyli Jegor Tardow. Jegor Tardow, były zawodnik drużyny ze Świdnicy, który... No i teraz bardzo dobra okazja na nieco zmianę wyniku. Sebastian Jaroszyński uderzył w słupek. Próbować strzału jeszcze i dobitki próbował Szymon Tragarz. Ta próba niestety zablokowana. Dobra okazja na zmianę tego wyniku, na przynajmniej na razie honorowe trafienie dla świdnickiej drużyny. W 79 minucie obity niestety słupek przez Jaroszyńskiego. Dobra była ta okazja na dobitkę Tragarza, no ale brakło trochę zimnej krwi, trochę szczęścia. No dobrze interweniował też zawodnik Fotohigieny Gacz. I tak jak wspomnieliśmy, Jegor Tardow, wiele bramek zdobytych jeszcze w tej starej trzeciej lidze dolnośląsko-lubuskiej dla ekipy ze Świdnicy. Bardzo dobra przede wszystkim ta runda bodajże sezonu 2015-2016. Kilkanaście goli zdobytych przez zawodnika ukraińskiego. No i później Świdnica zamieniona przez Jegora właśnie na Fotohigieny Gacz, ale teraz kolejna sytuacja dla drużyny Fotohigieny Gacz. Blisko było czwartego gola dla drużyny z Gaci. No i teraz sędzia nie pozwala naszemu bramkarzowi na szybkie wznowienie gry. 81. minuta spotkania. Kończąc jeszcze wątek Jegora, zamieniona Świdnica w pewnym momencie na drużynę właśnie Fotohigieny Gacz, w której od kilku sezonów Jegor występuje.
81. minuta meczu już. Bartłomiej Kot może tą grę wznowić, jest gwizdek arbitra. No i ostatnie 10 minut spotkania plus to, co doliczy arbiter tego meczu. Bardzo w bardzo ciężkiej sytuacji znajdują się Świdniczanie. Ciężko będzie na pewno sięgnąć już po punkty w tym spotkaniu. Może chociaż zaczniemy od premierowego gola kontaktowego. Ale cały czas dobrze zorganizowana defensywa Fotohigieny Gacz. Cały czas bezbłędnie radzą sobie rywale. No, kilka błędów popełnili, co prawda, w tym spotkaniu. Jeden z nich to puszczenie naszych zawodników i danie im więcej miejsca przed momentem, kiedy to w słupek trafił Sebastian Jaroszyński. Później dobrą kontrę, dobrą szansę na dobitkę nie wykorzystał jeszcze Szymon Tragacz, ale znów rozpędza się Fotohigiena, jest uderzenie na bramkę Bartka Kota. Skuteczna interwencja jednak świńskiego golkipera i gramy szybko dalej. Niedokładne niestety to zagranie Wojciecha Szuby, który obecnie prezentuje się z opaską kapitańską po opuszczeniu placu gry przez nominalnego kapitana Wojciecha Sowę. W tak zwanym międzyczasie też doszło do zmiany w drużynie świnickiej. Na boisku obserwujemy najmłodszego na placu gry Kaspra Stachurskiego, rocznik 2003, 17-latek. Trochę już tych minut w trzeciej lidze w tym sezonie złapał i dobrze, bo wiemy, że zarówno w tej trzeciej lidze, jak i w ogóle polskiej piłce, jak ważne jest stawianie na młodych zawodników i jak to jest perspektywiczna sprawa dla i powinna być dla tych wszystkich klubów. No i teraz Krakowski próbował walczyć z zawodnikiem, z numerem trzecim, Jakubem Chorańskim. Zdaniem arbitra pomagał sobie faulem, no i rzut wolny dla Fotohigieny Gacz. Już gramy, piłka na lewej stronie boiska, 83. minuta spotkania. Zbliżamy się w ten decydujący fragment kończący meczu. Niestety bez większych emocji, jeśli chodzi o wynik. Ten chyba już niestety ustalony, 3-0 Fotohigiena Gacz, ale cały czas walczą Świdniczanie. Do akcji próbował wkroczyć Barros, ale niestety piłka szybko już wędruje na drugą stronę boiska. No i skutecznym lobem popisuje się zawodnik Fotohigieny Gacz. No i mamy niestety czwartą bramkę dla drużyny z terenu gminy Oława, która definitywnie już rozwiązuje losy punktów w tym spotkaniu. No niestety mocno do przodu poszedł Edil de Souza Barros. Stracił tą piłkę, nieskutecznie zagrywał do swoich kolegów, zrobiła się luka, błyskawicznie rywale z tego prezentu skorzystali, posyłając piłkę do przodu i tam skuteczny lob nad wychodzącym Bartkiem Kotem rozwiązał sprawę. 4-0 Fotohigiena Gacz prowadzi z Dąbrowa Polonią Stalą Świdnica. No i chyba w najczarniejszych koszmarach nie spodziewaliśmy się takiego scenariusza i czterobramkowej straty w 85. minucie spotkania i nic nie usprawiedliwia gospodarzy, że niemalże stuprocentowym skutecznością popisują się piłkarze Fotohigieny Gacz i ten przebieg meczu nie odzwierciedla do końca wyniku na tablicy świetlnej. Liczy się to, co w sieci, a to jest dzisiaj dla gospodarzy bardzo brutalne. Rywale są skuteczni, rywale przede wszystkim znakomicie spisują się z tyłu. Tam my też w ofensywie za wiele im nie przeszkadzamy. Brakuje cały czas zawodnika, który posłałby naprawdę dobrą piłkę, popisał się tym kluczowym, decydującym podaniem lub takim, który zdecydowałby się na strzał, który w końcu zaskoczy do poważnej interwencji Michała Bodysa. Cały czas tego brakuje. 86. minuta spotkania.
już absolutnie bez wiary znajdują się Świdniczanie jeszcze. Jeszcze żółtym kartonikiem upomniany Bartłomiej Kot, który domagał się tego samego po stronie Marcina Przybylskiego. No ewidentnie napastnik drużyny Fotohigieny Gać uderzył piłkę po gwizdku. No absolutnie niezrozumiała w tej sytuacji decyzja arbitra, który jeśli już kogoś miałby ukarać żółtym kartonikiem, to raczej zawodnika drużyny przeciwnej, który złamał ten punkt regulaminu mówiący o tym, że słysząc gwizdek arbitra już na strzał decydować się nie powinien. No, gestykulacja i słowna reprymenda bramkarza Świdnicy była również bez wątpienia. Ale tak czy inaczej nie zmienia to faktu, że decyzja arbitra głównego, jak i wiele innych w tym spotkaniu, jest nie do końca zrozumiała. No i cały czas jak skała w defensywie, kapitan drużyny Fotohigieny Gać, grający z piątką Marcin Wdowiak. Cały czas ten zawodnik, ten środkowy obrońca jest nie do przejścia. Gorsza sytuacja też, bo o niej nie wspominaliśmy, a cały czas poza boiskiem zajmuje się Edil de Souza Barros, brazylijski zawodnik Dobrobał, Polonii Stali Świdnica, podczas tej akcji na 4-0 dla drużyny Fotohigieny Gać. Te jego wyjście do przodu okazało się na tyle niefortunne, że gdzieś prawdopodobnie źle postawił tą stopę i cały czas jest opatrywany poza boiskiem przez fizjoterapeutę Szymona Derenia, fizjoterapeutę i masażystę zespołu gospodarzy. Wydaje się, że ciężko będzie wrócić Brazylijczykowi już na boisko w tej rundzie, w tym spotkaniu. Cały czas kontynuują tą swoją akcję Gacianie. Strzały z dystansu, ale bardzo niedokładny przez gracza Fotohigieny Gać. 88. minuta spotkania za moment się kończy, kończąc wątek Edila de Souza Barrosa. Bardzo ważne ogniwo Świdniczan. Pomógł Brazylijczyk w awansie na ten szczebel trzecioligowy. Wcześniej 3 sezony spędził w trzecioligowej, obecnie Concordii Elbląg. Później przeniósł się do Świdnicy. Pomógł w awansie z czwartej do trzeciej ligi. Etatowy też wykonawca rzutów karnych w pewnym momencie w barwach świdnickiej drużyny i w tym elemencie piłkarskiego rzemiosła jest absolutnie nieomylny. No szkoda, że tak mało tych rzutów karnych w ostatnich tygodniach wykonujemy, żeby dać szansę na kolejne trafienia właśnie Edilowi. No i lewa strona boiska, dośrodkowanie w pole karne drużyny świdnickiej. No i skutecznie dołożona ta noga przez Marcina Przybylskiego. Trzeci gol tego zawodnika w tym spotkaniu. 5-0 w 89. jeszcze minucie dla Fotohigieny Gać. No i cały czas śpią gospodarze w tej defensywie. Cały czas jesteśmy bezradni. Prostymi środkami, wydaje się, atakują Gacianie i nie sprawia im większych problemów rozmontowanie tej defensywy świdnickiej ekipy. No i 5-0 już w 89. minucie jeszcze się zrobiło. No i wydaje się, że sędzia nie będzie chciał już specjalnie przedłużać tego meczu. Sprawa wyniku jest rozstrzygnięta. Jeszcze walczą Świdniczanie, ale cały czas brakuje środków, brakuje jakości z przodu i takiego zdecydowania, jakie jest po stronie Fotohigieny Gać, kiedy mają piłkę, błyskawicznie przenoszą ciężar gry na pole karne i na stronę świdnickiej drużyny. U nas często zbyt dużo tych kontaktów z piłki, przekładania z lewej nogi na prawą i to zwalnia akcję. Zawodnicy i defensorzy Fotohigieny Gać mogą spokojnie wrócić do obrony, skutecznie interweniować i zażegnać się nasze niebezpieczeństwo. Mieliśmy oczywiście kilka swoich okazji, ale
absolutnie na tle tak broniącego dzisiaj rywala jak drużyny Fotohigieny Gacz. No jesteśmy po prostu bezradni. Jeszcze kardynalne błędy w obronie, jakie dzisiaj popełniamy i tak przeciwko tak dobrze kontrującemu zespołowi, no niestety ten wynik jest jaki jest i... Szkoda, bo na stadionie tutaj Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji no tak wysoko nie przegrywaliśmy z nikim. Porażki 2-4 z Ruchem Chorzów, 1-3 z Polonią Bytom, 2-5 ze Ślęzą Wrocław, czyli z absolutną czołówką, 0-3 z LKS-em Goczałkowice Zdrój. Dzisiaj przegrywamy 0-5 z drużyną będącą w strefie spadkowej, z naszym bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie. No niestety Fotohigiena Gać dzisiaj triumfuje w Świdnicy. Na nieszczęście dla gospodarzy 5-0, wynik absolutnie makabryczny. I w znacznie lepszych nastrojach przezimuje ten okres między rundami. Na 7 punktów już Fotohigiena Gacz odskakuje ekipie Dabrobał, Polonii Stali Świdnica, która na pewno spędzi zimę jako ostatnia, 19 drużyna ligowej tabeli. 8 punktów tracimy do bezpiecznej strefy. Patrząc na plany Świdniczan, plany ofensywne, jeśli chodzi o działania na rynku transferowym. Na pewno dystans jest do odrobienia. 18 meczów, 19 kolejek, także trzeba punktować, no ale nie można zapominać też o tym, że inni przeciwnicy też będą grać, też będą chcieli te punkty zdobywać, ale tymczasem kończymy to, co jest tutaj w Świdnicy na zakończenie tej piłkarskiej jesieni. Fatalny występ Dabrobał Polonii Stali Świdnica. Porażka 0-5 z bezpośrednim rywalem w walce o zachowanie ligowego bytu Fotohigieną Gacz. 0-5. Dziękujemy za uwagę, dziękujemy, że byliście z nami całą tą piłkarską jesień. Niestety w złych humorach kończymy ten ostatni akcent rundy jesiennej sezonu 2020-2021 na boiskach grupy trzeciej makroregionalnej trzeciej ligi piłkarskiej.